Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Skate Rain. Kochani, zamknęliśmy ostatnio Leniego w szafce. Teraz musimy iść poszukać naszej przyjaciółki. Tylko jest taki problem. Nie za bardzo wiem, gdzie ono może być. Oho, tutaj jest szef. Co masz na sobie? O, to wszystko? Przypadkiem znam gościa, który przepada za skórą. Ochyda. Dobra dziewczynko. Ty oblechu. Ty oblechu. Dobrze, że motor był tam, gdzie go zostawiłam. No dobra, no co w kościele? Idziemy do kościoła. Zobaczymy, czy tam ktokolwiek będzie. Już sprawdziłem, czyli tu nikogo nie ma. Może być jeszcze tutaj. O ile to są otwarte drzwi, oczywiście. No idź, Katie, idź. No, zamknięte. No to nie wiem. Do lasu już nie możemy. Chatka nad jeziorem raczej nie. Black Hats też nie możemy. Zostaje cmentarz. Ja tam patrzyłem ten klucz, który mieliśmy. Na kluczu jest napisane PR i dalsze jest nieczytelne. Zaraz wam pokażę zresztą. Ja ten klucz patrzyłem. Wygląda on bardzo stary. Musi otwierać jakieś stare miejsce. No i inskrypcje czynającą się od PR. Ale reszta jest nieczytelna. Czyli tu Price chyba będzie. Tak. To było to. Stwórz we mnie czyste serce, o Boże, i odnów we mnie niezłomnego ducha. Erin, ale ty wyglądasz koszmarnie. I Pan odpowiedział. Dam ci nowe serce i umieszczę w tobie nowego ducha. Odbiorę ci serce z kamienia i dam ci serce z ciała. Przegnałem twoje przewinienia niczym chmury, twoje grzechy niczym poranną mgłę. Wróć do mnie, jako iż cię wybawiłem. Powstań, lśnij, nadeszło twoje światło i chwała Pana góruje nad tobą. Hej, co to? Smacznego. Eileen? Otrząśnij się. Nie, Boże, to znów się dzieje. Zupełnie jak z dziadkiem. Co on ci zrobił? Zdejmij z siebie ten sznur. Kurde. Jest nieprzytomny. Miał przy sobie klucz. Bardzo podobny do klucza, który znalazłam na strychu. Może są jakoś powiązane. Lina. Zwiążmy dziada. To powinno wystarczyć. Lepiej wezwę pomoc, zanim się ocknie. Mam jakiś telefon komórkowy? A nie, to nie są te czasy. Miałem skurwysyna. Podpalił. Kurde, no i... Dobra, teraz to my się tym zajmiemy. Powinniśmy zabrać... jakiej tam... do kliniki? Eileen, nie jest ranna. To po prostu szok. Zajmę się nią. Proszę po prostu zawieźcie nas do babci. Dobrze, ale niech pani nie myśli, że ujdzie pani na sucho ten wybryk na komisariacie. Biorąc pod uwagę okoliczności, powstrzymam się przed ponownym rzuceniem pani do tamtej celi.
Ale proszę nie opuszczać miasta, dopóki tego wszystkiego nie rozwiążemy. Albo puścimy za panią list gończy na cały stan. Jasne? To bardziej niż uczciwie, szeryfie. Dzięki. Dobrze. Proszę przyjechać na posterunek, gdy odwiezie pani przyjaciółkę. Potrzebujemy pani zeznania. Przyjadę. To przeze mnie jej się to przytrafiło. Nie, to nie twoja wina. Wiesz, kogo należy winić. Tego złego człowieka za kratkami lub kogokolwiek, kto za nim stoi. Jedź tam. Sprawdź, co on wie i dotrzyj do sedna sprawy. Już za późno dla Josepha, ale może ona wciąż ma szansę. Z całą pewnością nie będę tu czekać, aż ona zgnije. Dobrze. Będzie ze mną bezpieczna. W porządku. Ja się zmywam. Dobra, czyli co, jedziemy na komisariat. Jedziemy na komisariat. O. No właśnie, czekajcie, ten klucz, który tam był. Kluczyk z brelokiem i etykietką skrytka A5. Musi otwierać jakąś skrytkę. Może w mieście jest magazyn samoobsługowy. Magazyn. Dobra. Idziemy do... na komisariat. Zobaczymy, co mają nam do powiedzenia. O, wróciłaś. Tak, potrzebne wam moje zeznanie? Tak, szeryf na ciebie czeka. Dobrze. O, i naprawdę przepraszam za tę szafkę. Aż mi się przypomniały czasy liceum. Ale rozumiem. Szukałeś przyjaciółki. Ja... Słuchaj, może byśmy skoczyli potem na jakąś kanapkę czy coś, jak to się skończy. Serio? Masz na myśli randkę? Tak. Chętnie. Brzmi świetnie. Potem ustalimy szczegóły, dobrze? Nie dajmy szeryfowi czekać. Jasne. Na razie, Lenny. Porozmawiajmy, szeryfie. Wtedy trafiłam na tego czubka i na nią, związaną w krypcie. Jezu. Miałem podejrzenia co do tego kościoła, ale nigdy nie sądziłem, że to aż taka poważna sprawa. To co teraz? Kontaktuję się z sędzią i zdobędę nakaz. Jeśli znajdziemy coś jeszcze, temu draniowi nie ujdzie na sucho. Dobrze. Mogę z nim porozmawiać? Śmiało. Jeśli woli pani z kimś iść, proszę poprosić Lenego. Tak zrobię. Dziękuję, szeryfie. Nie ma za co. Idziemy sami. Nie potrzebujemy pomocy. Dociśniemy dziada. Mamy paralizator wajeczego. No, chyba coś się szeryfowi popierdzieliło. Izaak. Witaj ponownie, moje dziecko. Mam nadzieję, że będziesz się tu czuł tak dobrze jak ja. Dla człowieka wiary to miejsce jest godne króla. Mów co zechcesz, mam dużo czasu. Mów co zrobiłeś mojej przyjaciółce. Ofiarowałem ją Bogu, a on ją przyjął. Jeśli ma czyste serce, powstanie jak mój ojciec. To samo przytrafiło się ojcu Billowi? O tak, on był pierwszym, Alfą, a inni za nim podążyli. Zaraz, ofiarowałeś Elin temu swojemu bogowi? Jest tylko jedną z wielu. Poprowadziłem ich ku schodom osądu. Zaraz, to ty jesteś odpowiedzialny za to, że ludzie znikają? Popadają w obłęd? Ja tylko zaprowadziłem ich przed oblicze Boga.
Dopiero zdecydowali się go odrzucić. Było dla nich już za późno. W sumie to przypadkowo kliknąłem. Magazyn. Być może, ale lepiej nie dawać mu cynku, nie wiedząc, co otwiera ten klucz. Kim jest mężczyzna w czerwieni? Nikim, kto powinien cię interesować. Ida, więc wiesz coś na jego temat? Zaiste, ale takiej wiedzy nie dzieli się z niewierzącymi. O co tak naprawdę chodzi w twoim kościele, Izaak? Co chcecie osiągnąć? To samo, co pozostałe. Pragniemy tylko zbawienia ludzkości. Jakimi możliwymi środkami? Tym, jak widać, także porwaniami? Zło konieczne. Patrzę w dalszej perspektywie dla większego dobra. Kiedyś zrozumiesz. Strzegam wyraźnie pranie mózgu. Powstrzymam cię, choćby to miało być mój ostatni czyn. Możesz próbować. Bóg jest po mojej stronie. Czy maczałeś palce w tym, co spotkało mojego dziadka? Nie. To, co przydarzyło się Josephowi Rainowi, było owocem jego własnej woli. Co masz na myśli? To była jego wina? Niezbadane są wyroki boskie. Joseph Rain był dobrym człowiekiem, ale to, co mu się przydarzyło, było zgodne z boską idealną sprawiedliwością. Co tak naprawdę wiesz o Lily Myers? Topylica jest zagadką. Bóg dał jej dar przepowiadania, błogosławieństwo i wielki zaszczyt. Na zamian napluła Bogu w twarz. Przeklnęła go za to, co zrobił. Zadrwiła z jego wizji, odbierając sobie życie. Przed Bogiem nic się nie ukryje. Jej dusza zna teraz tylko żar i ogień piekielny. Dlaczego ukradłeś obrazy Lily Myers? Ponieważ Charles Wade nie jest skory do dzielenia się z innymi. Pozwól, że ujmę to inaczej. Dlaczego chciałeś położyć swoje łapy na obrazach? Lily była w oczach Boga wyjątkowa. Kronikarz obdarzona mądrością. Jako wysłannik Boga mam obowiązek wydobyć boską wiedzę z jej prac dla dobra ludzkości. Dobra, to wszystko. Dobrze, a teraz idź i żałuj za grzechy. Aj, skończ pierdolić. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy kluczyk, mamy klucz z etykietą, mamy wytrych. A możemy ci otworzyć? Tego nie muszę mu pokazywać. O, dobra. Teraz pytanie. Co my mamy zrobić, żeby ogarnąć, co my mamy zrobić? O. Cześć, Lenny. Cześć, Kathy. Co tam? Aileen. Aresztowali Izaaka, to wszystko. Magazyn. Nie chcę go o to pytać, no jak nie? A czekajcie, zobaczymy, czy możemy zapytać się, do czego jest ten kluczyk. To nie. To może szeryfa, chociaż wiem, o co chodzi Katie. Nie chcę pokazywać, że w ogóle coś od niego wzięła. Dobra. To już mamy. A, czyli też się nic nie dowiemy na ten temat. Nic się na ten temat nie dowiemy. O, nie! No, bez jej. Ostatnio przyspieszyliśmy. Zastanawiam się, co teraz musimy zrobić i jak dotrzeć do tego magazynu. Nic tam się nie pojawiło. Felipa, może babcia coś będzie wiedzieć. Mogę w sumie na samym początku to zrobić, ale nie pomyślałem o tym. Coś się zmieniło? Niestety nie, skarbie. Babciu, mam kilka pytań. Dobra. Co z nią? Bez zmian. Nie martw się o nas. Magazyn. Babciu, wiesz może, czy w mieście jest magazyn samoobsługowy?
Wydaje mi się, że jest. Może sprawdzisz w książce telefonicznej. O, jasne, sprawdzę. Dzięki. I książka telefoniczna. Dobrze o tym wiedzieć. Nie pomyślałem nawet o tej książce. Kiedyś książki to właśnie były takie rozpiski, gdzie można cokolwiek znaleźć. Czy szewca, czy ogólnie gastronomia, no wszystko było opisane w książce telefonicznej. Teraz wystarczy internet. Magazyn. Dobra, jest takie miejsce w mieście. Mam adres, powinnam się tam wybrać. Dodano nową lokację. Kościół Świętej Trójcy, magazyn, czy mężczyzna w czerwieni, nie ma. To fajnie. Dobra, jedziemy do magazynu. Jedziemy do magazynu. Chyba ostatnie już. Skrytka. Co mamy napisane do... na tym kluczu? Klucz z brylokiem i etykietą skrytka A5. Musi jakoś otwierać. O! To ta. Myślałem, że to będzie ta bardziej. Skrytka 6. Są obrazy. Gdzie to jest? Może szukam w obrazach ukrytego znaczenia lub wiadomości. Najwyraźniej potrzebował ogłosić światu, jak bardzo czegoś szukał. Wariat. Obrazy. Nie wierzę. Wszystkie są zniszczone. Na pewno potraktował obrazy tym rozcieńczelnikiem. To jest tylko jedyny obraz w domku nad jeziorem. Może się kiedyś przydać. No to co? Nic nam to nie dało? O, i nie przeczytałem. Wszystkie obrazy zostały doszczętnie zniszczone poza jednym, który został w domku. Na pewno nie chciał, żeby ktoś poznał tajemnicę obrazów. No dobra. No dobra. Już miałem kluczyka. Nie pasuje. Musi być od innej skrytki. Czyli on jest od skrytki. To jest od skrytki. A ten kluczyk dziadka? To jest właśnie ten. O! Czyli Joseph również tu był. No kurde. Co my tu mamy? Stara kosiarka spalinowa. Chyba jest w dobrym stanie. Serta śmieci. Nic przydatnego. Pusto. Znalazłam tą kasetę. O, jest coś jeszcze. Wniosek o przekazanie praw rodzicielskich nade mną? 15 lipca 81 rok. Nie wierzę. Próbował do samego końca odebrać mnie mamie. Weź się w garść, Kathy. Tylko nie rozumiem teraz trochę tego, czy ona się z tego cieszy, w sensie wzrusza się, że dziadek jej nie opuścił, czy wręcz przeciwnie, że to zły człowiek? Wygląda na stary mundurek skauta. Chyba dziadek był kiedyś w harcerstwie. O, zaraz! No, tatka Jimmy'ego na odwrocie zdjęcia nie wspominała o byciu w szeregach, zanim jeszcze stali się mężczyznami. Musi chodzić o skautów. Na naszywce jest napisane obóz Parowan. Parowan Peak to wzgórze niedaleko stąd. Jimmy mógłby schować metalową skrzynkę dziadka gdzieś w tej okolicy? Dodano nową lokalizację.
Mundur wojskowy. Więc to tutaj wylądował mundur dziadka. Zastanawiało mnie, dlaczego nie było go na strychu. Więcej pudeł. Tych są same stare gazety. To właśnie może coś dobrego. Dobra, wszystko. Kluczy chyba już więcej nie mamy. No nie, chyba że jeszcze zrobimy to w ten sposób. Nie da rady, to humorzaste zamki. Nie chciałabym, żeby przypadkowo się zacięły. No dobra, idziemy stąd. Więc w teorii zostało nam teraz chatka nad jeziorem. O, ale jest parę One Peak. O. Dobra, ale najpierw chatka nad jeziorem. Lecimy tam. W sumie nie widziałem tego termometru wcześniej. Może i widziałem? 15 stopni. Całe szczęście niezbyt zimno. A nie, widziałem go, dobra. Jest ktoś w domu? Chyba nie. Zamknięte. To zwykły zamek bębenkowy. Rozumiem, że przyda nam się wytrych. 3. Kurde, znów ostatnie. 3, 1, 2, 6, 4, 5. To nie było 6, tylko 5. Jestem idiotą. Dobra. Chodziło nam o obraz w tej chwili. To wczesny obraz Lily Meyers. Co mamy też... Potraktowałeś właśnie czelnikiem? Przykro mi, Sue. Wow! Ukryty obraz. O mój Boże, to Nathan. Trzyma dziewczynę pod wodą. To musi być Lily. Chwila, to nie ma żadnego sensu. Lili napisała list pożegnalny, więc albo to zaplanowała, albo przewidziała. A, wiedziałam, że zwiastujesz kłopoty. Sue, dowiedziałam się czegoś. To straszne. Oszczędź mi. Zapraszam cię do mojego domu, a ty się tak odpłacasz? Włamujesz się, wtykasz nos w nie swoje sprawy? Po prostu spójrz na to. To twój syn. To Nathan. Myślisz, że nie widziałam? Za jaką masz mnie matkę? Zaraz. Wiedziałaś? Od jak dawna? Wystarczająco długo. O kurde. Czas, żeby kobieta z bronią zadała kilka pytań. Okej, spokojnie. Pytaj, o co chcesz. Dobra. Kto jeszcze o tym wie? Jeju, zaraz to. Mój sąsiad i stonosz w rogu dziewczyna od pączków. Czemu? Co chcesz zrobić? Nikt, po prostu się dowiedziałam. Ciężko. Ciężko. Myślę, że możemy ją sprowokować tym. Czemu? Co chcesz zrobić? Cokolwiek będę chciała. Włamałaś się do mojego domu. Dobra, wyjdę stąd. Więcej mnie nie zobaczysz. Chciałabyś, co? Pobiegniesz wprost na policję. To nie mój styl, Sue. Nie wydaje ludzi. Co miałabym powiedzieć? Znalazłem ten straszny obrazek przedstawiający morderstwo sprzed 20 lat? Proszę, odłóż broń. Nie jesteś morderczynią, Sue. Coś wymyślisz. Jesteś taka zajebiście bystra, nie? Nie tego słowa bym użyła, biorąc pod uwagę sytuację, w której jestem.
Chyba masz rację. Jeśli to się wyda, wiesz, że go zabiorą. Zamkną go w jakiejś okropnej instytucji. Rozumiem, że się boisz, ale chcę tylko dowiedzieć się prawdy. Nie chcę nikogo dopaść. On zabił swoją siostrę, Sue. Nie myślałaś, że takie miejsce byłoby dla niego najlepsze? Nie pozwolę, żeby kiedykolwiek mu się to przydarzyło. Nie pozwolę, żeby kiedykolwiek mu się to przydarzyło. Tak? Już na to pozwoliłaś. Zrobiłaś to własnej matce. Mam ci uwierzyć, że cokolwiek cię obchodzimy? Z mamą było inaczej. Uwierz mi. Od dawna się na to zanosiło. I nadal o tym codziennie myślę. Muszę go chronić. O kurde! Odblokowano osiągnięcie, wyjęto spod prawa. Przykro mi. Boże, tak mi przykro. Tak miało być? Nie, tak nie miało być. Dobra, ale jest achievement, jest achievement. Dobra, dalej. Lecimy dalej. Przeklikujemy. Dobra, popyskujmy. Ej, zaraz, to mój sąsiad i stąd nóż w rogu dziewczyny od pączków. Kogoś mi brakuje. O tak, Kliny. Myślisz, że to żart? Nie wyjdziesz stąd, jeśli pomyślę, że nas wydasz. To nie mój styl, Sue. Nie wydaje ludzi. Bo wkradanie się to, co zrobiłaby szczera, otwarta osoba? Zabiłaby szczera, otwarta osoba. Nie mogę wierzyć w żadne twoje słowo. Jeśli to się wyda, wiesz, że go zabiorą. Zamknął go w jakiejś okropnej instytucji. Rozumiem, że się boisz, ale chcę tylko dowiedzieć się prawdy. Nie chcę nikogo dopaść. W takim razie lepiej módlmy się, żebyśmy nie skończyły jako strata uboczna w twoim dążeniu do prawdy. Muszę go chronić. Kolejny shot. Dobra, pierdzielenie kotka za pomocą młotka. Czyli to jeszcze nie to. Nie będziemy pyskować. Nie pyskujemy. Nikt, po prostu się dowiedziałam. Dobrze, mamy problem, co? Skąd mam wiedzieć, że nas nie wydasz, jeśli puszczę cię wolno? A, proszę, odłóż broń, nie jesteś morderczynią, Sue. Jesteś jasnowidzką? Nie masz żadnego pojęcia, do czego jestem zdolna. Jeśli to się wyda, wiesz, że go zabiorą. On zabił swoją siostrę, Sue. Nie myślałeś, że takie miejsce byłoby dla niego najlepsze? Jak możesz tak mówić? Wiesz, jak wyglądają takie miejsca. W końcu zrobiłaś to swojej matce. To gorsze niż więzienie. Nie tylko odbierają ci wolność. Co rano siłą wpychają ci gaś ogłupiaczy. Muszę go chronić. Pyk! Ej, serio, kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Dobra, to. Nie wydaje ludzi. No kurde, nie wiem. Serio nie wiem. Kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia. Użyć nic chyba nie możemy, prawda? Użyć chyba nic nie możemy. No nie.
No naprawdę nie wiem. O kurde, przeklikałem. Dobra, moi drodzy, ja dojdę do tego momentu i zobaczycie ciąg dalszy w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i widzimy się w następnym odcineczku. Trzymajcie się, hej hej!